sympatyczny? Że co, że kiedyś byłem sympatyczniejszy? Czy co, bardziej się uśmiechałem do ludzi? A teraz mam jak ten motylek, chyba motylek.pl? Wszystko mam w dupie? Widziałeś to? Nie? To wali, chyba motylek.pl, nie? Albo na wyszukiwarce sobie motylek, ten. No. Jak się patrzycie na tą stronę, tego motylka.pl, to jestem ja, częściowo tam jestem. Tak, wszystko mam w dupie. No, przez dłuższy czas. Dużo niedobrego się dzieje na świecie. Tak, żeby to zboczyć tutaj na chwilę z boksu, nie? Oprócz tego boksu. Ten boks w moim życiu teraz jest tylko grą. Jedną z tych głównych gier, co każdy człowiek ma, co ja zauważam, co każdy człowiek ma na całym świecie, tym bardziej tutaj, w tej dzikiej Kanadzie, w dzikiej Ameryce, tą główną grą ludzi, bez podziału na kolor skóry, bo widzę te podobne zachowanie u białych, czarnych, żółtych, zielonych, niebieskich, no tutaj cała mozaika jest, nie? Wszystkie kolory tęczy. Widzę podobne takie same zachowanie u wszystkich, czyli wyścig za kasą. Ludzie nie mają czasu dla siebie, tym bardziej dla swoich dzieci, dla rodzin. Nie mają czasu, nie? I głównie ten wyścig. A zauważam też, że ci, co mają więcej kasy, bardziej są jeszcze chciwi na pieniądze. Do tego świata nie należę. Nie wiem, może dlatego jestem, powiedzmy, biedny. No i tyle. Z cieślakiem. Nie znam chłopaka. Wszystkiego najlepszego mu życzę. Krzysiek, tak? Krzysiek Cieślak. Michał. Sorry, Michał Cieślak, bo jest ich dwóch. Michaś. Nie wiem nic o tobie, bo naprawdę ci nie miałem szansy sprawdzić. Wiem, że jesteś ciężki. Moim głównym celem jest teraz zrzucenie wagi w naturalny sposób, w normalny sposób do 92 kilo. Tak jak było rozmawiane między mną a Andrzejem Wasilewskim. To jest mój główny cel. Nie znam ciebie. Mam nadzieję, że jesteś normalny. Tak jak 99,9% wszystkich pięściarzy, których ja znam przynajmniej. Ten przecinek 0,1% to był zimno. Ale po raz kolejny, nie chcę wymawiać jego imienia, jego nazwiska. Także Michał, tak? Cieślak. Michaś, przygotuj się na walkę. Tak konkretnie. Ja będę konkretnie przygotowany. Ja już zacząłem przygotowania. Wiesz, jak to się dzieje, nie? Powolutku, powolutku. To jak ciufcia, jak parowóz, nie? Powolutku, powolutku, coraz szybciej, ciu, ciu! Nie? To jest to, to jest to. I na samym końcu, rozumiesz? Jak dwie ciufcie, jak my się spotkamy w tym ringu, żeby leciał ogień, rozumiesz? Żeby aż tryskało. A dlaczego? Bo jest to potrzebne w polskim boksie. W ogóle w światowym boksie, gdzie teraz, wiesz, te sztuki walki w klatce wchodzą, to i tamto. Według mnie to jest dla zwierząt, ty, ale nic, ale jeżeli chodzi o bardzo męski sport i bardzo szlachetny, czym jest boks, zawsze był, to przygotuj się dobrze, ja będę dobrze przygotowany, ja obiecuję, nie będę przytrzymywał, proszę ciebie, nie przytrzymuj, jeżeli jesteś w stanie mnie skończyć, zatrzymać przed czasem, proszę, jestem gotowy na to. No i co? Będzie dobra walka. Pokażemy całemu światu, pokażemy całej Polsce, że Binkowski z Cieślakiem potrafią taką walkę zrobić. Krew się będzie lała. Ale obydwoje, po takiej walce obydwoje wygramy. Trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Pozdrawiam Was, Artur Binkowski. Zaraz, jak to jeśli? Jak ja się przygotowuję na walkę,
to ja się przygotowuję tylko, żeby wygrać. Przynajmniej na tą walkę. Tak samo było na walce z Zimnochem. Ty, ja nie wiedziałem, że on będzie przytrzymywał. Jeżeli bym wiedział, że on większość walki będzie przytrzymywał, trzymał i sędzia zbytnio dużo nie będzie, nie będzie jakiejś tam reakcji sędziego, co powinna być, ty, wiedząc to, przygotowywałbym się trochę inaczej, nie? A to, że go, a w ramie go też nie ugryzłem. Uszczypałem go zębami. Jeżeli Mike Tyson ugryzł Holyfielda w ucho i tam krew płynęła i Holyfield część ucha stracił wtedy, co Tyson wypluł, przecież ja tego nie zrobiłem. Uszczypać go zębami uszczypałem tutaj w to ramię, gdzie mnie przytrzymywało. Tą samą ręką mnie przytrzymywał, sędzia nie reagował. Ja chciałem tylko sprawiedliwości. Sprawiedliwość wziąłem w własne ręce, bo sędzia też mówiłem, upominałem sędziego, mówię zrób coś, bo znowu patałach mnie przytrzymuje. Pamiętam dokładnie moje słowa, pamiętam co mówiłem, nie było reakcji od sędziego, co miałem zrobić? Czułem się bezbronny, nie? A wiem, że, a widziałem, że czas na zegarku, także proszę jeszcze raz. Tam nie ma kwestii, to co się teraz pytałeś, tam nie ma kwestii wątpliwości u mnie, w mojej psychice, że może walkę wygram z kimkolwiek. Ścieślakiem dojdzie do walki, przygotowując się do tej walki, zbijając wagę w naturalny sposób. Tak, jestem pewny swojej wygranej, chociaż nawet nie sprawdziłem, nawet nie wiem jak chłopak się naprawdę rusza. Ale na to jest czas. Wszystko w odpowiedniej kolejności. Nie, wszystko teraz się kręci wokół tej walki. To, że telefon do mnie dzwoni od czasu do czasu i są propozycje od różnych ludzi boksu, od różnych promoterów, na przykład pan Mariusz, nie będę wymieniał więcej danych na jego temat. Pan Mariusz do mnie zadzwonił, rozmawialiśmy i no jest zainteresowanie. U niego jeszcze inne osoby, tutaj z Kanady, tak samo jest zainteresowanie. Niech to będzie, niech to zostanie tajemnicą. Pamiętajcie, chcecie, żebyście wiedzieli, że do walki z Zimnochem nie było możliwe, abym się przygotował z trenerem od boksu, z tym, co chciałem się przygotowywać. Przez jego osobiste tam, no nie mógł, nie miał czasu. Mojego trenera, tego co widzieliście w ringu, Auryka. Fajny człowiek, znam go mnóstwo lat, ale on nie jest od boksu, on jest trenerem siłowym. Także to jest następne, tam lekki brak był, nie? A ten trzeci gościu, ten biały Amerykanie, co się znalazł w moim narożniku, nawet nie wiem, kto to był. Takie śmieci gadał mi między rundami. Popatrzyłem się na mojego Rykiego w pewnym momencie, pamiętam, nie wiem, która runda. Ty, dałem mu sygnał oczami. Ten biały, ten Amerykanin coś mi tam mówił według siebie, nie docierało, ale wiem, że nie mówi mi dobrze. Według niego może dobrze było. Ale po co mi ten hałas? Po co ten? I dałem Rykiemu sygnał, dawałem oczami, żeby go uciszył, nie? A jak Amerykańca najlepiej uciszyć? Najlepszy sposób, Binkowskiego sposób. Ale nie wiem, Ryk jakoś nie zauważył, czy nie chciał zauważyć. I było dobrze. Także na tą walkę mam tego, co chciałem i jest dobrze. No bez wątpienia Tomek Adamek. Tomasz Adamek.
przez to, że jako mały, ciężki zrobił do tej pory już tak dużo, a tym bardziej jak był w wadze półciężkiej, czy w cruiser, miał świetne pojedynki miał. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, na razie. To na sam koniec chciałbym pozdrowić ludzi, którzy stoją za mną i mnie wspierają finansowo, Go Canada i Bliżej Biznesu. Dziękuję Wam wszystkim, nie tylko jako sponsorom, ale też kibicom moim po raz kolejny i widzimy się w ringu. Mam nadzieję, że 25 kwietnia, bo jestem gotów, jestem głodny, chcę tego pojedynku z Siślakiem. Wiem, że prawdziwy boks wróci, nie będzie tych niepotrzebnych emocji związane z konfidentami i tym podobnie. Będzie czysty, piękny boks, nie będzie przytrzymywania i niech lepszy pięściarz wygra.